film dzieje się w 1918, wtedy mniej więcej zaczęła się epoka ekspresjonizmu niemieckiego, który miał bardzo silny wpływ, ponieważ no, my opowiadamy o zaborze niemieckim, czyli o kręgach wpływów kultury niemieckiej. I myśmy się zastanawiali po prostu, co by zrobili ekspresjoniści niemieccy, gdyby dysponowali takimi środkami, jakimi dysponujemy my obecnie. Bardzo silny, myślę, wpływ na ten film miała również cała mesjańsko-mistyczna, romantyczna kultura polska. I myśmy, dla mnie też bardzo ważnym takim malarzem jest Mehofer. I jego intensywność kolorów, jak on odtwarzał. Po prostu takie inspiracje nasze były. Podeszliśmy do tego filmu dosyć tak racjonalnie. Zbadaliśmy epokę i zorientowaliśmy się, że nasze poczucie epoki jest zdefiniowane przez czarno-białe zdjęcia. Tymczasem ta epoka była bardzo kolorowa. Faktury, kolory, tkanin i tak dalej. To wszystko było bardzo intensywne, a ponieważ chcieliśmy zrobić film opowiadający o jakimś transie, a charakterystyką transu jest intensywność koloru i szczegółu, to chcieliśmy doprowadzić obraz do wysokiej intensywności koloru i szczegółu i to samo dotyczy ruchu kamery, który opowiada o pewnym jak gdyby no, podróży w transie przez przestrzenie, światy i tak dalej. I stąd ten film tak wygląda, więc nie chcieliśmy przykrawać przeszłości do współczesnych środków czy współczesności, tylko po prostu dosyć konsekwentnie chcieliśmy odtworzyć to, co już było w historii i w naszej historii i w ogóle w historii. Jest to opowieść o tym, że Polska jako kraj bardzo często traciła niepodległość, ją odzyskiwała w jakichś takich cyklach i ten film na tym poziomie jest manifestem o to, żeby po prostu przestać myśleć o wygrywaniu powstań, zwyciężaniu i odzyskiwaniu niepodległości, a zacząć myśleć o tym, jak tą niepodległość utrzymać, nie tracić, jak rozwijać kraj, kiedy się już tę niepodległość ma. I pod tym względem ten film jest taką miksturą polskiego mistycyzmu i takiego no, pracy organicznej, pragmatyzmu, jak zachować wolność, a nie myśleć o odzyskiwaniu jej, nie świętować odzyskiwania wolności, że w pewnym sensie naszym takim zobowiązaniem, które mamy zaciągnięte u tych, którzy tę wolność wywalczyli, jest to, żeby ją utrzymać, żeby się rozwijać, żeby żyć szczęśliwie, a nie no, czcić nasze rany.